3, 2, 1 i jedziemy. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Web Talks. Zauważyliście, że od paru odcinków sobie uprościł zadanie i nie mówi, który to jest odcinek, tylko mówi kolejny odcinek? To jest złe. Jeżeli tego nie robicie, to dajcie łapkę w górę, bez sensu. Dobra, to może nic nie dawajcie, bo łapki w dół nie chcemy. Lecimy. Ale chcemy wam powiedzieć o kolejnych rzeczach bardzo ciekawych. Nie, ale najpierw może powiedzmy, kto z nami dziś jest. Dzisiaj jest gość specjalny, nasz kot. Bo nie mówisz o Marysi? Nie, Marysia też jest z nami dzisiaj. Mamy nowego Sewiego. Ale temu kotu chcielibyśmy nadać dzisiaj takie dość symboliczne imię. Takie wodowanie chcesz uczynić, tak? Takie wodowanie, będę nim gdzieś tam ciskał. Nie będzie słychać. Ale z racji tych wydarzeń... Jak mógłby się nazywać ten kot? Ostatnich minionych wydarzeń chcieliśmy żeby to w pamięci tej pozostało. Aparatu fotograficznego. Tak. Nie, poważnie. Będziemy od dziś na niego mówić Alik. Myślę, że nie wiem, czemu mi się Alik kojarzy z Tomem Halikiem. Nie, mi się to też, ale zginął, czekaj, jak zgasł kot Alik. Nie, jak było Alik. O, zgasł Alik, kot Kaczyńskiego, no nie? I gdzieś był taki tytuł. I mi się od razu kojarzył Alik kot. Wiesz, brakuje tylko jeszcze gdzieś tam Ty brakuje. Zgasła mu fajka. Dobra. Alikowi. To dziś w towarzystwie Alika i Marysi. W dobrej kolejności to zmieniłeś w wielkim gentlemanem. W doborowym towarzystwie możemy rozpocząć dzisiejszy kolejny odcinek Web Talks. Dobra, to zaczynamy dzisiaj od twojego tematu. Od mojego tematu, dobra. Z racji tego, że nie pamiętasz, który to odcinek Web Talks. Pamiętam temat swój, w przeciwieństwie do kogoś innego. Do Alika. Tak, dobra. Teraz już przechodzimy na poważnie w stronę internetu i w stronę mikroblogów. Dawno sobie o tym nie rozmawialiśmy, chyba na naszych łamach. Kiedy ostatnio telewizja ma łamy, nie ma telewizji łamów na ekranie. Kiedy ostatnio opublikowałeś jakiś status na Blikie? Ja myślę, że teraz właśnie poleci poproszę taka inną pulę pytań. Taka przebitka z datą ostatniego opublikowania statusu Szalika i ja bym tak strzelał delikatnie, że to było bez mała jakiś rok temu. Nie? Lekką ręką. Jak to mówią Indianie z Zatoki Delfinów. Dobra, więc czemu mówię o mikroblogach i czemu Marysia się śmieje? Otóż Spiders Web jakiś czas temu piórem Przemka, nie Przemka, przepraszam bardzo, Przemysław Schmidt. I nie piórem. Przemek też jest Przemek Schmidt, opublikował tekst, w którym mówi o mikroblogach, o tym, że mikroblogi w Polsce żyją i mają się bardzo dobrze. To chyba coś przegapiłem. Chyba coś przegapiłeś, tak? W tym naszym internetowym świecie. Mianowicie. W tych internetach to tak, no Przemek próbował w tym tekście udowodnić, że tak naprawdę to mikroblogowanie w Polsce w jakiś sposób tam się odbywa, ono cały czas żyje, no. że Blib jakoś sobie radzi, że Twitter zagarnia sporą część widowni. Polityków, dodów. Tak, ale wiesz, ja na przykład ostatnio akurat tam. W tekście pojawiają się nazwiska kolejnych celebrytów, ostatnio którzy korzystają w internecie, z Twittera. Nie? Ostatnio akurat byłeś w którzy internecie. Korzystają z Twittera, a ja ostatnio właśnie wpadł mi w ręce status Hołdysa, ale już na Facebooku. Zupełnie go na Twitterze czy na Blipie nigdzie już nie siedzę, nie obserwuję, do mnie to w żaden sposób nie dociera. Natomiast ostatnio zobaczyłem jego profil, jego wall na Facebooku i tam naprawdę toczą się ciekawe merytoryczne dyskusje, na co wydaje mi się ani Twitter, ani Blip znaczy, ja tak nie pozwalałby. Ze swoich doświadczeń na przykład. Przez jakiś czas używałem Blipa. Powiedzmy, w miarę to do mnie przemawiało, później zaczęło do mnie przemawiać tylko i wyłącznie przy okazji konferencji czy jakichś barcampów. Kiedy w formie backchannela. W formie backchannela, który czasem nawet na Crackspocie puszczaliśmy z rzutnika w przerwach na prezentację, albo leciał drugi rzutnik i drugi ekran i drugie wszystko. Albo loża szyderców na demokampie to było? Internetbecie. Nie, internetbecie. Tak, to tak było raz. Inaczej. Później Blip jakoś umarł. Tam zostało kilkanaście osób i tak naprawdę kiedyś ktoś fajnie powiedział, że wszyscy ze sceny powiedział, że wszyscy Bartek użytkownicy... Bartek Gola chyba. Bartek Gola. Wszyscy użytkownicy Blipa siedzą właśnie na tej sali. I to rzeczywiście jest prawda. Później był Twitter i bardzo szybko Facebook. Tak naprawdę do Facebooka się przyzwyczaiłem. Do Twittera próbowałem się przekonać, ale tak naprawdę nie... To nie jest program Wybacz mi, Marcinie. Ale miło mi, że się tak że się tak zwierzasz. Social media są takie. Natomiast ja chciałbym. Ale nie patrz się, stary. Używałeś kiedyś Twittera tak naprawdę pełną gębą, tak żeby nigdy powiedzieć, że jesteś Twitterowcem? Nie, nigdy. A Facebooka? Tak, zawsze. Tak, zawsze. I ja tam ostatnio. To jest może dlatego, że nie mam, znajomych zagraniczniaków, więc.
Ale nawet na Facebooku teraz, stary, no dużo łatwiej chyba, znaczy nie wiem. No. Nie wiem. Ja nie kupuję tego z wszystkich ludzi, którzy mnie śledzą na Twitterze, poprosiłem ostatnio, żeby mnie zasubskrybowali na Facebooku. Niewiele to dało. Dało mi teraz więcej subskrybentów na Facebooku niż ja. Dwa razy więcej. Więc coś to dało. Dzięki, że wspomniałeś. Okay. Tak czy inaczej. Ja chciałbym jeszcze tutaj jakby na chłodno parę liczb przytoczyć, które były jakby używane w tekście w formie argumentacji, że te mikrobiologi faktycznie żyją. Mhm. I tam pojawiło się takie zdanie, że na przykład Twitter ma w tym momencie milion odsłon, nie odsłon, milion użytkowników odwiedza go w ciągu miesiąca w Polsce. Ale to jest mniej niż Wykop ma na przykład. Co mu daje tam miejsce w pierwszej 20 megapanelu za sierpień. Zanim 20 był tylko precyl.pl. A tak to wszystkie jakiekolwiek inne serwisy społecznościowe, grono tak dalej, już nie mówię o Facebooku w naszej klasie. No. Wszyscy byli przed Twitterem. 7? 8? Wiesz co, nie sprawdzałem tego. Będzie w Beleszce teraz. Tak, jak zwykle. Zawsze mówimy, że coś będzie w Beleszce, a później tego nie ma. No bo tak słucham, ten. Będzie. Będzie. Ale czekaj, wyrwałeś mnie z kontekstu. Jeszcze jedną liczbę chciałem podać. 200 tysięcy ponoć, pojawiła się tam liczba jeszcze. 200 tysięcy unikalnych użytkowników Blipa miesięcznie. Blipa? Chyba tak. Nie Twittera. Nie, to już mówię, nie, teraz już mówię o Blipie. Dobra. No to są trochę śmieszne liczby. No to Blip, jak jest 200 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, to Blip prawdopodobnie ma więcej wyświetleń niż Twitter w Polsce. Albo coś pomieszałeś, nie, albo... Nie, no jak milion wyświetleń? Nie wyświetleń, użytkowników. Powiedziałem o użytkownikach. O, sorry. Wyświetlenia się nie bawimy. No, bardzo dobrze. No to są takie liczby trochę śmieszne moim zdaniem. Trafiliśmy w Polsce na taki moment, kiedy ten Facebook wydaje mi się nabrał takiej dynamiki, że nic tam już się nie jest w stanie wcisnąć pomiędzy niego a... Kiedyś gadaliśmy o Facebooku a główną Onetu. I właśnie rozmawialiśmy o tym, na jakim torze są Twitter i Facebook, czy są na kolizyjnym, czy nie są na kolizyjnym. Nie pamiętam. I pamiętam, że padło sobie takie stwierdzenie, że w momencie jak Facebook wprowadzi możliwość... Subskrybowania. Obserwowania, followowania. Obserwowania, tak naprawdę pozamiata. I moim zdaniem trochę to w tą stronę idzie. Na cholerę masz być na Twitterze, jeżeli... Czy wydaje mi się, że Twitter znowu wróci do takiego kanału bardziej geekowskiego, no nie? Idąc globalnie... Zobaczymy, globalnie czy nie. Globalnie oni mają tam chyba już w tej chwili... oni w sierpniu przekroczyli 100 milionów aktywnych użytkowników. To jest spora liczba. Może się mylimy. Ale ja tu mówię cały czas o Polsce. O Polsce, tak, gdzie cały czas ta komunikacja w języku angielskim się nie odbywa na szerszą skalę. I nawet celebryci, nawet Radek Sikorski nie jest w stanie tego moim zdaniem zmienić. No ale nie, no rzeczy, bo rzeczywiście na świecie to rośnie i tam po prostu udało się Twitterowi przebić do mainstreamu, no nie? Jeszcze zanim się pojawił. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest średnio z tym. Marysia widzę, się zaczyna nudzić. Alik nam tutaj umiera, więc wróć. Chcesz go wystraszyć? Też się nudzi, więc przejdźmy do twojego tematu. Dobra, mój temat to jest Google Music. Pewnie słyszeliście o tej usłudze od Google'a. W tym momencie ona wyszła z wersji na zaproszenia, tak jak pamiętacie, kiedyś Gmail był tylko na zaproszenia. W tym momencie ta usługa jest otwarta. I o co de facto chodzi w Google Music? Chodzi o to, właśnie, że możesz sobie wrzucić swoje piosenki z dysku skądkolwiek do chmury. No. I wszystko się synchronizuje na twoich urządzeniach mobilnych. Masz w darmowym koncie 20... Mam ci powiedzieć, czy mi się to kojarzy? Nie mów, bo się boję, że będziemy musieli to puścić po 23. Mam miejsce na 20 tysięcy piosenek, które sobie tam mogę, wiesz... To jest wyliczenie tutaj między... Tak, to jest darmowe. Ale nie na 200 tysięcy piosenek, tylko na miejsce, 000. Które pozwala na upload tak, 200 tysięcy piosenek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Google razem z otwarciem tego uruchomiło sklep z muzyką, dostępny z automatu w marketplace Androida pod oddzielną kategorią muzyka. Wiesz, jest aplikacja natywna na Androida, gdzie można sobie słuchać tej muzyki z chmury. Na iOSie z Kubani obeszli Apple, nie zrobili natywnej aplikacji, gdzie wiesz, no, sklepowej, gdzie przy płatnościach musieliby oddawać 30% Apple, tylko zrobili możliwość słuchania tego, muzyki kupisz przez weba? Przez stronę webową. Dokładnie tak. Spoko. Więc tam nie muszą nic oddawać. Ale chyba albo jednej rzeczy nie usłyszałem, albo jej nie powiedziałem. Czekaj, to jeszcze powiem jeszcze jedną rzecz i później zapytać, czy nie powiedziałem tej rzeczy, bo być może to będzie ta rzecz, o której właśnie. Ja chciałem właśnie zapytać, tak? Dokładnie tak. Spryciarsko. I trzecia rzecz, Google robi troszeczkę coś a la MySpace. Oni chcą dać młodym zespołom, młodym piosenkarzom, młodym muzykom możliwość wypromowania się kanałami tam dostępnymi i tak samo chcą, wiesz, dać możliwość sprzedawania swoich utworów, no i biorą od tego 30%, czyli coś jak Apple. Natomiast jest jeden minus tego wszystkiego. My, jako Polacy, jako naród w środkowej części Europy, który ma wielkie tradycje historyczne, który dawno temu odzyskał niepodległość, uciskany przez zaborców przez tyle lat, do którego przyjeżdżają Niemcy z
jest z zagranicy, lewaccy i robią rozpierduchę w stolicy tego kraju. Tak, tak. Widziałeś w ogóle, co chłopaki spytują ostatnio? Widziałem, szacun. Kolorowo. Mega. No, a tak wracając, to o czym tutaj mówię, aha, o tym, że my z tego pięknego naszego polskiego kraju nie możemy korzystać ze sklepu, Google'a, nie możemy kupować swojej muzyki, natomiast możemy sobie magazynować tą naszą muzykę. A wiesz co jest najlepsze, że Google dogadało się ze wszystkimi wielkimi wytwórniami. Oni tak na początku mówili, że nie, że dobra, on... Dobra, dobra, kolego. Słucham, no nie, hola, nie hola. Odpowiedziałem na swoje pytanie. Hola, kawalerze. Dawaj. Bo ja sobie wszedłem na stronę gdzieś tam wczoraj chyba przypadkiem. No znowu sobie do internetu wszedłeś. Tak, Google.com. A ty szalony Music, taki crazy. I tam nie miałem opcji żadnej. Pisało mi, że usługa jest niedostępna w twoim kraju. Poczułem się źle. Ola Boga. Poważnie. No, czemu się poczułeś źle? Otrzymałem alert, że w twoim kraju jest to niedostępne. No co ty? No? No to nie, no to z tego co ja wiem, to można... Tak przyznaję się, nie testowałem. Ale z tego co wiem, to można używać normalnie tego, tak samo wiesz, piosenki, które goście testowali w ramach tej zamkniętej bety, one zostały, nie zostały zblokowane, wiesz, biblioteki dobra. Są dostępne. Nieważne, mi się to kojarzy strasznie też, znaczy kojarzy, no to nie w tej Ameryki, z iTunesem. Który oczywiście też się napaliłem teraz. Przeszedłeś sobie przedwczoraj? W któryś dzień aktualizacja iTunesa, pobieram tak dalej, że super w chmurze przetrzymywanie, upload tak dalej. W sensie iCloud. Tak, no i tam jest ten fajny motyw z tym praniem pirackich MP3, że możecie sobie je wybrać legalnie. Tak? W jaki sposób? Tak, no jak płacisz tą kwotę tam jakąś miesięczną, możesz do chmury dorzucać. Nie jest. Czy nie jest? Nie jest. Możesz sobie dorzucać utwory, które w końcu sobie zripujesz z płyty CD. Co równie dobrze możesz je po prostu ściągnąć z Pirate Bay. Ale tego nie róbcie. W każdym razie to też jest usługa, która jest, też mówię, pobrałem aktualizację. A i to wygląda dokładnie tak samo, nic się nie zmieniło. Czyli jest, ale nie wiadomo jak tego używać. No. Używaliście tylko dostępne w Stanach Zjednoczonych, także... Czy nie pozwolisz mi skończyć, Google na pewno używaliście, czy używaliście Google Music? Jeżeli tak, to dajcie znać, jakie macie doświadczenia, bo wydaje mi się, że to jest całkiem innowacyjna usługa, wiesz? Goście idą całkiem szeroko, chcą odebrać Apple ten kawałek tortu, który Apple zagarnął, no nie? Czyli ten rozrywka... Jak ktoś weźmie tort z jego, to już go nie można odzyskać, a jak się chce go odzyskać, to jest nieprzyjemne. To jest jak jedzenie banana dwa razy, tak? Nie wiem, o czym nie mówiłem, że będziemy musieli puścić po 23. Nie brnijmy w to dalej, ale ten tort może być jeszcze niezjedzony, może być tam jeszcze kilka kawałków, które można sobie zajumać i być może właśnie Google to będzie chciało zrobić. To jest fajne, że wiesz, oni dają nie 5 giga, co dla zwykłego odbiorcy nie wiadomo do końca ile to jest, ale miejsce na 20 tysięcy piosenek. No to ja 20 tysięcy piosenek możesz sobie wrzucić na ten. Czy to jest tylko do wyłącznie do muzyki? iCloud jest nie tylko do muzyki, jest też do innych plików do przetrzymywania. Natomiast, znaczy wiesz co, nie wiem, od jakiegoś czasu nie mam iOS-a, bo... dobra, zgubiłem iPhone'a, no. Proszę, śmiejcie się. Zgubiłem iPhone'a, ale przynajmniej w okolicznościach zdrowotnych, takich tak, biegałem. Biegał chyba w jakimś maratonie czy coś. Masz iPhone'a, mam MacBooka, używasz iCloud'a? Nie wiesz. Nie używam. No właśnie, to jest dziwne. Dlatego, że nie mogę po prostu tam muzyki przechowywać. No to jest dziwne. Może mogę. Dajcie znać w komentarzach. Oj, dobra. Dobra. To może ten. Marysiu, coś jeszcze chciałeś dodać? Aha, World Usability Day we Wrocławiu to właśnie dziś. To właśnie dziś wieczorem, to już po raz czwarty wam o tym mówimy, ale może ktoś z was jeszcze zdąży takim ostatnim sumptem się udać. Czym? Czy ostatnim? Jeszcze raz, czym? Ostatnim? Otworzysz sobie, zobaczysz w czwartek i przejrzysz. Wpiszesz sobie w Google Music. I chciałem o czymś jeszcze powiedzieć. Kończmy to już, nie, to już... Jeszcze jakiś event, ale to wam już napisałem na Facebooku. A po belce. Aha, jeszcze jedno. W przyszłą środę w Krakowie Video Day. Taki event dla ludzi związanych w jakikolwiek sposób z Video. Rich Media. A dzisiaj Usability Day? Tak, we Wrocławiu odbywa się... No dzisiaj jeszcze możecie zdążyć, pewnie... jeżeli oglądaliście odcinek, to być może jest gdzieś pomiędzy godziną 17 a 18, więc możecie jeszcze zdążyć na to wydarzenie. Tak czy inaczej, to tyle w tym tygodniu, już was więcej... Oj, nie, kolego, ty chyba się gdzieś wybierasz.
A teraz jeszcze na koniec przed Wami relacja z forum IAB. W zasadzie to z Internet Poland Conference and Expo, na której byliśmy w zeszłym tygodniu i mówiliśmy o tym, tak. Zobaczcie. Nazwą Internet Poland Conference and Expo. Dlaczego conference? Widzicie, dlaczego conference? Dlatego, że na tych scenach odbywają się prelekcje. Na 5 scenach około 100 prelekcji w ciągu 2 dni się odbędzie. Dlaczego Expo? Dlatego, że jeśli byście spojrzeli na boki, to tu wszędzie są stoiska wystawców. Jest 90 wystawców na tej imprezie, no i dookoła całkiem dużo ludzi. W drugiej hali mamy forum IAB, 5. edycję forum IAB, co roku robimy tą imprezę, w tym roku 5. edycja, 3,5 tysiąca metrów, 1000 krzeseł, mnóstwo ludzi, ogromna scena, najlepsi prelegenci i naszym zdaniem najbardziej inspirująca konferencja internetowa w Polsce. Wieczorem gala wręczenia Mix Awards, będziemy nagradzać najbardziej efektywne, najfajniejsze kampanie internetowe w kraju. No, YAP is a worldwide initiative, started in 96 in the US, and now we have, I think, in total 45 YAPs all over the world, from New Zealand, Australia to Latin America, Canada, US. But imagine, on 45, 27 are European, so we are by far the most developed continent when you think about trade associations and YAP. Dzisiaj ten internet, można powiedzieć, że tak wielu mówi, że nie reprezentuje jakościowego dziennikarstwa i jak za chwilę będziemy mieć jakieś nagrody dziennikarskie, to pewnie nikt z internetu nie pojawi się wśród nominowanych, a już tym bardziej wśród wyróżnionych, ale według mnie to jest naturalna tendencja. Dziennikarstwo przeniesie się w coraz większym stopniu do internetu. Dostaliśmy dwie nagrody na Mix Awards. Jedną za kampanię non-profit, włącz myślenie, i drugą za KFC, wspólnie tutaj z agencją ADV.pl, z którą jesteśmy w grupie, za kampanię najlepsze wykorzystanie nowych mediów dla KFC. Myślę, że miksy zrobiły ogromny skok w porównaniu z wcześniejszymi edycjami. Zresztą widać ogromny wkład organizatorów w to, żeby co roku konkurs był coraz lepszy, coraz bardziej prestiżowy, żeby przyciągał coraz więcej agencji. W tym roku konkurencja była naprawdę wyrównana. Rywalizowaliśmy z wielkimi agencjami, które bardzo szanujemy, i tym bardziej cieszy wygrana. Wygrana de facto w dwóch kategoriach, ponieważ wygraliśmy statuetki w kategorii strona brandowa oraz kampania crossmediowa. Opinie są różne, ale na temat większości jak gdyby aspektów i targów, i konferencji opinie są bardzo, bardzo dobre. Również gala miksów wczorajsza bardzo wiem, że się podobała. Kończymy drugi dzień targów, właściwie to konferencji i targów, bo Internet Poland Conference and Expo jest imprezą konferencyjno-targową. 100 prelekcji, 5 scen, 90 wystawców, pierwsza edycja, około 3000 osób na tych wszystkich imprezach. No wydaje się, że całkiem niezły start jak dla zupełnie nowego formatu. No my zaczynamy, wykonaliśmy pierwszy krok, ale jak mówi piękne powiedzenie, najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Uważam, że ten krok był, no może nie w 7-milowych butach, ale co najmniej w 3-milowych butach. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się tradycyjnie w przyszłym tygodniu. Także see ya i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.